Czas na plac na rozdrożu. Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, czym Awiznosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. Na początku widzieliście nowe, a właściwie powstające, wiadukty trasy Łazienkowskiej na Agrykoli. Jak chcecie zobaczyć więcej, to o tym mówiłem ostatnio na kanale w filmie. Macie do niego link teraz w karcie i w opisie. Natomiast dzisiaj mówię o placu na rozdrożu, który znajduje się przed nami. Tutaj trochę inwestycji jest i trochę się zmienia. Głównie oczywiście na korzyść, bo będą nowe schody na przystanki autobusowe na dole, jak i również będą windy. Pomijając to, powstaną też nowe ścieżki rowerowe, przejazdy rowerowe i przejście dla pieszych i tam, gdzie można, zostaną zlikwidowane przejścia dla pieszych. Zlikwidowane i to niekoniecznie jest dla plus dla kierowców, bo będzie po prostu więcej miejsc styczności z pieszym. Nowe przejście dla pieszych powstanie m.in. od tej strony, jak teraz patrzymy. Tutaj pomiędzy budynkami przez Aleję Wyzwolenia, na wysokości Alei Wyzwolenia będzie przejście dla pieszych, bo tam aktualnie było przejście podziemne, jak i również powstaną przejścia podziemne na dalszym wylocie bezpośrednio z trasy Łazienkowskiej, wyjeżdżając w kierunku Mokotowa przez sam plac na rozdrożu. Tam również będą nowe przejścia dla pieszych i tam również z przejazdami dla rowerzystów. Pomijając to, cały tutaj system rowerowy, właściwie sieć ścieżek rowerowych, połączy się i będzie nowa, nowoczesna, jeżeli chodzi o nawierzchnię, czyli będzie wszędzie asfalt, jak i również połączy się to z trasą na Łazienkowską przy wiaduktach. Zostanie to połączone w ramach jednej inwestycji, będą nowe ścieżki rowerowe łączące się w całą tą jedną sieć rowerową. Pomijając to, oczywiście wszystkie przystanki autobusowe będą odnowione. Będą tam m.in. nowe wiaty, nowe krawężniki przystankowe, czy będzie jeszcze zlikwidowane przejście dla pieszych na bezpośrednim wylecie z trasy Łazienkowskiej, skręcając w kierunku centrum. To też jest nowość, to się zmieni tu właśnie teraz po lewej stronie. Tam już teraz są przejście dla pieszych i przejazdy dowodowe, ale teraz jest zlikwidowane aktualnie przejście dla pieszych. Możecie zobaczyć, że teraz już faktycznie znika. Są wyburzone kolejne wejścia, a następnie pewnie będzie zamknięcie tego wylotu z trasy Łazienkowskiej i będzie całkowicie to wszystko wyburzone. Pomijając to, w tym miejscu też się zwęży trochę sama ulica, a właściwie same ulice. Tam, gdzie macie teraz po trzy pasy, to będą wszędzie po dwa pasy na placu na rozdrożu, wjeżdżając bezpośrednio w Szucha czy w Aleje Ujazdowskie w kierunku Mokotowa. Będą tylko i wyłącznie po dwa pasy i nie będzie też bezpośredniego lewoskrętu w kierunku Agrykoli, który się znajdował jadąc Alejami Ujazdowskimi w kierunku Mokotowa, właściwie zjeżdżając z placu na rozdrożu. Dalej tutaj oczywiście zjazd na dół, tym tunelem ciekawym pozostanie. Tam aktualnie są robione już tego rodzaju balustrady i inne wykończenia małej architektury na górze, co faktycznie też tutaj jest robione. No i oczywiście wzmocnienia wszystkich ścianek, które tutaj się znajdują. Tutaj też będą oczywiście nowe tereny zielone, wszędzie tutaj powstaną, jak i również na terenie całej inwestycji będą nowe nawierzchnie, bo się zmienia organizacja ruchu, zmienia się trochę układ jezdni, czyli oczywiście też będą nowe krawężniki. Tutaj też widzicie starą ścieżkę rowerową, która była po prostu namalowana na starym chodniku, to teraz nie będzie mieć miejsca, tutaj będzie po prostu nowa droga rowerowa, asfaltowa na całym odcinku. A tu jeszcze możemy zobaczyć właśnie te nowe balustrady, które będą montowane w tym miejscu. Na razie są robione elementy małej architektury w tym miejscu właśnie. No i tak tutaj powstaje. Też przy okazji to jest tymczasowa na razie zawrotka dla placu całego budowy. No i po drugiej stronie to przejście podziemne, które tutaj widzicie, pozostaje, bo aktualnie one jest sprzedane z tego co wiem. No nie należy, jest raczej inaczej. Są tam lokale znajdujące się w przejściu podziemnym. Nie jest dostępne dla pieszych. Z tego co wiem, jak ostatnio tam byłem, natomiast to przejście podziemne pozostaje. Natomiast dalszy odcinek w tym miejscu, od te przejście podziemne tutaj przy fontannach, będzie zlikwidowane całkowicie. Tutaj jeszcze sobie zadeknijcie, że aktualnie jest nowe specjalne dojście na przystanki autobusowe na dole. Stare schody zostały całkowicie wyburzone, już ich nie ma. I dojście na przystanki autobusowe gdzieś na okrągło, jeszcze za chwilę sobie zlecimy na dół, to zobaczycie dokładniej. Przystanki autobusowe znajdują się, znaczy teraz ten w kierunku Meta Politechnika, znajduje się aktualnie pod samym placem na rozdrożu, więc przynajmniej nie pada deszcz, ale jest trochę głośno. A sam wylot z kolei, tutaj jak teraz patrzymy na trasę Łazienkowską, będzie mieć teraz przejście podziemne, znaczy przejście
dla pieszych właśnie w tym miejscu, gdzie było ostatnie przejście podziemne. Również sama ta ulica, a właściwie sam ten wlot będzie zwężony, bo będzie mieć tylko i wyłącznie jeden pas, a nie jak teraz dwa pasy. Chodzi oczywiście o zwiększenie bezpieczeństwa przy przejściu dla pieszych na łuku, tutaj znajdującym się. No i tutaj oczywiście pozostały układ drogowy mniej więcej pozostanie bez zmian. Tutaj z kolei te przejście podziemne, jak powiedziałem przed chwilą, jest likwidowane, wloty są likwidowane, zasypywane i to po kolei musi tutaj powstawać. No oczywiście wiadomo, że będzie musiał być zamknięty na jakiś czas ten wylot w tym miejscu i kawałkiem tego wylotu aktualnie jest powodzone dojście na przystanki autobusowe, które się znajdują właśnie pod placem na rozdrożu. Tam też jest przejście dla pieszych tymczasowe. Schody oczywiście wrócą, tylko już w nowej odsłonie całkowite te schody będą wymienione na przystanki autobusowe poza trzecimi schodami, po których teraz tam jest ruch. A właśnie te schody tutaj, które się znajdują i do których teraz, którymi teraz trzeba schodzić na przystanek autobusowy w kierunku Wisły, te schody pozostają, one nie są ujęte całkowicie w ramach tej przebudowy. Natomiast na przystanki autobusowe powstaną teraz windy i to jest oczywiście duża zaleta. Same przystanki też będą dużo szersze i będą miały po dwie wiaty w każdym kierunku. Same wiaty teraz są, jedna jest tutaj już trochę zabezpieczona lekko, druga jest całkowicie zamknięta, więc one są niedostępne teraz dla pasażerów, a przystanki zostały trochę poprzesuwane w jednym, w drugim i w trzecim kierunku, więc trochę to jest uciążliwe na pewno dla pasażerów w tymże rejonie. Jak możecie właśnie zobaczyć na tych ujęciach. Ścieżki rowerowe, jak widzicie tutaj po prawej stronie na przykład, ona się kończy całkowicie tutaj na górze i ona będzie teraz połączona, znaczy tam już widzimy pracę przy nowej ścieżce rowerowej, ona będzie połączona z wiaduktami trasy Łazienkowskiej, na których teraz powstaje obustronny ciąg pieszo-rowerowy. A tutaj z kolei są tymczasowe schody, po których można zejść na przystanek autobusowy na dół. No i tak właśnie mniej więcej wygląda ta cała przebudowa. Trochę się dzieje, całkiem szybko. Cała inwestycja zakończy się w przyszłym roku, czyli w 2024 roku, bo cała inwestycja będzie trwać mniej więcej rok, czyli niedługo, ale też tutaj jakoś strasznie dużo elementów nie jest realizowanych. Na większości terenów, które będą po prostu oddzielające ulice, ścieżki rowerowe czy chodniki, będzie oczywiście posadzona nowa trawa, natomiast co do drzewek, to tutaj raczej dużo nowości się nie pojawi, bo jednak to jest wszystko na jednej dużej betonowej płycie, więc pamiętajcie, że po prostu na płycie betonowej no siłą rzeczy się nie posadzi drzew, chyba że będą w jakichś specjalnych dużych doniczkach, ale to będzie wystawać na powierzchnię i do góry. Więc jakieś krzewy, byliny i tego typu rzeczy mogą się tutaj pojawić, ale drzew oczywiście na tej płycie betonowej nie pojawią się, przynajmniej w ramach tej aktualnej przebudowy, czyli raczej w najbliższym czasie to się nie zmieni. A tutaj jak widzicie, teraz są trzy pasy wylotowe, to wszystkie przejście do pierwszych będą miały maksymalnie przejście przez dwa pasy, więc to się zwęży, a tam gdzie aktualnie jest zastosowana zebra, to oczywiście ona będzie zastąpiona przez nowe elementy zielone. Tak wygląda cała inwestycja. Jeśli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej tych materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. No i tak tutaj na placu na zdrożu pojawiam się co 2 miesiące. Cześć!